Ustawą o rewitalizacji Odry po negatywnej opinii Senackiej Komisji do Spraw Klimatu zajmuje się teraz cały Senat. Celem ustawy ma być lepsza ochrona środowiska wodnego, wsparcie dla inwestycji czy powołanie inspekcji wodnej, która ma reagować m.in. na nielegalne zrzuty ścieków. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, bez względu na decyzję Senatu ustawa powinna być jak najszybciej przyjęta przez Sejm, tak aby można było zacząć ją realizować. Ta ustawa jest podzielona na trzy obszary. Pierwszy to jest inwestycyjny i tam zapisaliśmy wszystkie potrzebne inwestycje w zakresie infrastruktury wodnej, jak i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które trzeba zrealizować, tak żeby otrzymać odpowiednie wskaźniki w zakresie zrzutu ścieków, bo to jest dzisiaj kluczowe. Nie tylko zasolenie ma wpływ, ale i fosfor, i azot, a to główne produkty oczyszczalni ścieków. Trzeba wybudować blisko 2000 kilometrów nowej kanalizacji, której nie ma w dorzeczu Odry, a to jest zadanie samorządów. Trzeba wybudować blisko 123 nowe oczyszczalnie ścieków, zmodernizować drugie tyle i po to jest potrzebna ta ustawa, żeby w sposób bardzo komplementarny i z drugiej strony z ułatwieniami inwestycyjnymi przeprowadzić tą inwestycję w sposób jak najbardziej szybki.